Dobry. Zdrawiam. Emocje po 3 godzinach spędzonych nad maturalnym arkuszem z zadaniami z matematyki powoli zaczynają opadać. A maturzyści zaczynają analizować problemy, jakie postawił przed nimi rzekomo najważniejszy egzamin w życiu. Dużo funkcji kwadratowej, liniowej, dużo geometrii. Powtórzyło się ciągi arytmetyczne, ciągi geometryczne. Zadanie z logarytmu, oczywiście z procentów. Ogólnie skomplikowane. Po prostu ciężkie były zadania. Na szkół zaocznych, tak jak na dziennych, to by może lepiej by to poszło. Matematyka to obok języka polskiego i obcego języka nowożytnego obowiązkowy przedmiot na maturze. Żeby zdać, wystarczy 30% punktów z każdego z nich. No właśnie godzinę przed czasem skończyłam i tak to mnie trochę obawiam się tego, że może jednak jakaś podpucha w tym była. Mało się przygotowywałem, szczerze mówiąc, nie miałem jakoś tak motywacji chyba do tego. Ale mam nadzieję, że 15 punktów się uzbiera i że te 30% jakoś dam radę. Nie był dosyć trudny. Wydaje mi się, że podstawowa wiedza, którą nabyliśmy, pomogła mi do tego, żeby osiągnąć pozytywne efekty. Jestem zadowolona, tak, tylko że troszkę zmęczona. W gmachu zielonogórskiej 7 do egzaminu oprócz licealistów przystąpili jeszcze uczniowie PSKK. Przed wszystkimi jeszcze egzaminy ustne, ale na razie w głowach wrażenia po matematyce. Ogólnie pytania, no wiadomo, powtarzają się, ćwiczyliśmy to jednak... No stres i mało czasu mi się wydaje. Była trudna, ponieważ rozwiązywałem arkusze z poprzednich lat i... W tym roku naprawdę była trudna. Przykłady po prostu były dość skomplikowane i skomplikowanie opisane. Polski też mnie wczoraj zaskoczył, więc liczę na języki, to może zdam. Tak, jeżeli będzie jedna poprawka, to będę szczęśliwa, jeżeli będą 2 poprawki, to powtórka za rok, ale liczę na to, że nie będzie powtórki. Wyniki egzaminów maturalnych w ostatni piątek czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia.